A ten koper? Ojejko, góra. Jedna z najpospolitszych roślin, w ogóle mamy tutaj dwie, pojawiają nam się jakieś nowe rośliny, tak? I tutaj jeszcze. To jest roślina, która, słuchajcie, często walczymy z nią w ogrodach. Nazywa się podagrycznik ogrodowy. Kiedyś, jak się można domyśleć, leczono nią podagrę. Podagrycznik. Ci, którzy na wsi mieszkali i wychowywali się w czasach, kiedy jeszcze było tradycyjne rolnictwo, to wiedzą, że też ludzie karmili nimi świnie i bardzo często na wsiach nazywano to rośliny świńskie ziele. Tutaj jeszcze coś innego, panie Andrzeju. Tak, i tutaj jest następna roślina, której dotychczas nie mieliśmy. To jest kuklik pospolity. Też roślina lecznicza, korzeń ma właściwości lecznicze. Kuklik Zwisły. Pospolity, nie, Zwisły to nie. To jest Zwisły tylko. Nie ma, czyli tutaj nie ma, tak? Na liście jej nie ma. A, bo to jest tutaj, kuklik, nie, właśnie jest. To jest jaskier kosmaty. O, jaskier kosmaty jest. Jest? Jest. No to jest, można go zaznaczyć. A tego kuklika możemy wziąć za Zwisły? Nie, za chwasta? Powinniśmy tego kuklika znaleźć tym, który nas interesuje w Łęgu. Jaskier kosmaty. Oparcie grzybów był. Grzybów też się nie depcze na darmo. Panie Andrzeju, już tutaj. Już idę. Ta szybka tam jest, pokrzywa. Ale tu takie jest. A, no. To jest kwiatki, białe kwiatki, jak kwiatki takie czarne ma. A co ty masz na imię? Czyli wilcze coś. A co to jest? Jak to się nazywa? To jest krzyb, a to dla odmiany jest... Albo i leśny, chyba leśny. Zobacz, Mienka, co to jest? Skrzyp. Skrzyp. Bo mamy zimowy. Skrzyp nazywa się skrzyp, bo skrzypi. Ale skrzypi wtedy, gdy się go wysuszy. Ludzie kiedyś zbierali skrzyp właśnie do celów ziołoleczniczych i trzymali go w torebkach. Jak go wyjmowali, to on tak skrzypiał. Dlatego go nazwali skrzyp. Kto nie wierzy, to spróbujcie nazbierać skrzyp. Wysuszy. Ale nie ma zimowy. Pospolity. Zimowy to... Tutaj chcieliśmy się spytać. Zbliżamy w tej chwili do jednego siedliska. To jest taki gatunek, który rośnie w Łęgach. On ma fajny też owoc, ale na razie tego owocu nie jest. Nazywa się... Słuchajcie, no jak byście nazwali tą roślinę? Tylko nie patrzcie na tą drugą. Cztero. No właśnie, on się nazywa czworolist. Czworolist pospolity. Jest, czworolist pospolity. No właśnie.